Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Bardzo serdecznie Was witam. Dzień dobry, szczęść Boże. Kolejny dzień, dziś sobota, więc może później oglądasz, tak? Mam nadzieję, że dobry był sen, że jesteś wypoczęty, wypoczęta. Albo jeszcze tak drzemiesz, oglądając i słuchając mnie. Ale bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i chcę dzielić się tą radością z tego, że jest z nami Pan. A wiecie, dziś w liturgii krótki fragment Ewangelii Janowej z 6 rozdziału, ale bardzo ważny tekst, bo Pan Jezus kroczy po jeziorze. Znamy też tą historię, ale chciałbym zwrócić uwagę na takie zasadniczo dwa momenty. Nastały już ciemności, tak? A Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. I jezioro burzyło się od silnego wiatru. Ciemność symbolizuje ten taki świat, w którym nie jesteśmy pewni, tak? Siebie, innych ludzi. Potrafimy być w ciemności i nie czujemy się jakoś dotknięci ciemnością, tak? No, kiedy mamy sztuczne światło, kiedy mamy świece, kiedy jesteśmy w przestrzeni, którą znamy. Ale tam, gdzie nie mamy tych zabezpieczeń, to ciemność już jest dotkliwa. To ciemność już dotyka naszych serc, naszych emocji. Nie czujemy się komfortowo. W takiej sytuacji są uczniowie. Stało się ciemność, nastała ciemność, tak? I do tego jeszcze wiatr i są na jeziorze. To jest dla nas, bo czytamy to słowo i to słowo czyta nas. To jest taki znak naszych różnych dylematów, rozterek, niepewności, takiego, no właśnie, jakiegoś poddawania się różnego rodzaju lękom, złym myślom, tak? To jednocześnie taki obraz tego wszystkiego, co może nieść jakieś nasze czy zniechęcenie, też zagrożenie naszego życia. Jezus przychodzi w ciemności. Jezus przychodzi w ciemności. Ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze, ale się Go przestraszyli. Myśleli, że to zjawa. Wtedy, kiedy jest ciemno, wtedy, kiedy doświadczamy mroku naszego życia, różnych trudnych sytuacji, Pan Jezus przychodzi. Czasem wydaje nam się, że Go nie ma, ale On jest. Nie bójmy się mówić Panu Jezusowi o tym, że dotyka nas ciemność, że dotyka nas lęk, że dotykają nas jakieś ograniczenia. Nie bójmy się tego. Mówmy Mu o tym. Pan Jezus, jestem o tym głęboko przekonany, bo sam nieraz tego doświadczyłem, będzie mówił też wtedy do Twojego serca: to Ja jestem, nie bójcie się. To, co Jezus zmartwychwstały mówi wciąż tym, których spotyka: pokój Wam, nie bójcie się, Ja jestem, tak? Cokolwiek przeżywasz, cokolwiek dziś się dokonuje w Twoim życiu, cokolwiek Cię czeka dzisiaj, bądź co niepokoi Cię z przeszłości, bądź dalszej przyszłości, Jezus mówi: to Ja jestem, nie bójcie się. Na obrazie Jezusa Miłosiernego widnieje ten piękny napis krótkiej, a jakże wymownej modlitwy: Jezu, ufam Tobie. No właśnie wtedy, kiedy jest ciemno. Wtedy, kiedy przychodzi jakaś burza, kiedy tracimy jakby równowagę w życiu. Wtedy: Jezu, ufam Tobie. Życzę Wam tego, by dzisiejszy dzień był takim dniem pełnym nadziei, był dniem takiej wolności, takiego też wyzwalania z tego, co budzi niepokój, lęk, niepewność, bo zaufamy Jezusowi. Dlatego wołajmy razem teraz, gdziekolwiek jesteś, słuchając tych słów: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Chrystus zmartwychwstał.